Tamil z rolnik szuka żony 8, jednak znalazł miłość w programie. Niedawno jeden z portali dotarł do informacji, że rolnik jest szczęśliwie zakochany i nawet został przyjęty jako przyszły zięć, a teraz jedna z internautek sugeruje, że para już wakacje mieszkała razem. Faktycznie Kamil i Joanna z rolnik szuka żony planują wspólną przyszłość. Kamil i Joanna z rolnik szuka żony 8 mieszkają razem. Kamil z rolnik szuka żony 8 to zdecydowanie najbardziej lubiany uczestnik obecnej edycji. Z szacunkiem podchodzi do swoich kandydatek i poważnie myśli o życiu. Fanom programu przypomina uczestników z pierwszych edycji, którzy faktycznie szukali miłości, a nie popularności. Kamil pożegnał już jedną ze swoich kandydatek, która sama zrezygnowała z dalszego pobytu w gospodarstwie rolnika, a teraz serwis pomponik.pl informuje, że uczestnik wybrał jedną z kandydatek i jest to Joanna. Złożył wizytę w jej domu i został przyjęty jako przyszły zięć. Naprawdę są zakochani, informuje pomponik.pl. Te informacje na jednej z grup dla panów rolnika potwierdza internautka, która sugeruje, że Kamil i Joanna mieszkali razem już w wakacje, a dziewczyna miała szukać pracy w okolicy, gdzie rolnik prowadzi gospodarstwo. Z tego co wiem, to już w wakacje mieszkała u niego, bo szukała pracy w firmie, gdzie pracuje mój brat, i chwaliła się, że brała udział w programie, napisała jedna z internautek na zamkniętej grupie dotyczącej fanów programu. Internauci coraz częściej wskazują na to, że Kamil jednak zdecyduje się wybrać jedną z kandydatek. Co prawda uczestnik poinformuje o tym podczas finałowego odcinka, ale fani już od dawna sugerują, że jednak znalazł miłość w rolnik szuka żony. Kamil mimo młodego wieku zdobył sympatię widzów. Rolnik poważnie podchodzi do swoich kandydatek i widać, że faktycznie chce znaleźć miłość. Komentarze nie pozostawiają złudzeń, że to najbardziej lubiany uczestnik 8 edycji Rolnik Szuka Żony. Młody chłopak, a tak pozytywnie zaskakuje dojrzałością. Pozostali rolnicy chowają się przy nim. Wszyscy krytykowali, że taki młody i jest żony szuka. Ale jak tak dziś oglądam tych rolników, to mam wrażenie, że tylko on jeden faktycznie szuka żony. Reszta szuka dobrego pracownika. Mój faworyt tego sezonu, duże czarne serce, fajny chłopak, uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach. Internauci od początku sugerowali, że to Joanna najbardziej pasuje do Kamila i wygląda na to, że po wyjeździe Justyny, to właśnie ona została faworytką rolnika. Czy faktycznie są razem, tego dowiemy się w finałowym odcinku Rolnik Szuka Żony, który na antenie TVP1 widzowie zobaczą w grudniu.